Hej, cześć, witam was serdecznie, kochani, w kolejnym materiale na moim kanale, oczywiście sponsorowanym przez European Games Group AG, a to jest oczywiście Endless Dungeon. Kochani, dzisiaj przede wszystkim chciałbym wam pokazać kilka rzeczy z gildii. Zostawcie więc łapeczkę w górę, jeżeli ktoś jeszcze nie ma zainstalowanej tej apki, to zapraszam do opisu, pierwszy link w opisie, wpadajcie. A, no i jeszcze intro i zaczynamy. Intro. Ej, chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! No dobra, wchodząc, słuchajcie, do bodajże altara, nie altara, expansion, to było, portal i tutaj expansion, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, expansion, słuchajcie, i drugi level. Generalnie na to trzeba będzie troszeczkę poczekać. Niestety ja nie chcę tych gemów po prostu dużo wydawać. No ale zrobię to dla was. Nie! Wszystkie gemy nam poszły w... No dobra, trzeba będzie po prostu troszeczkę poczekać. No to niestety za 15 minut, szkoda, nie powiem, szkoda. Bo tam trzeba... Aha, bo ja chyba i tak mogę po prostu do Guild Banku wrzucić, nie? Coś. No dobra, no to wrzućmy. Poczekajcie. Aha, nie mogę tych wrzucać. Nie można, słuchajcie, niezakupionych. No niestety, no to będziemy musieli poczekać. Szkoda, powiem wam szczerze. No ale dobra, zostawiamy to. Przejdziemy sobie przy okazji kampanię. New Gatsy mamy. O, czekajcie, co to jest? Staminka nam się przyda. Dobra. Staminka nam się przyda. No dobra, no i dalej już na razie w New Gatsy nie lecimy. Dobra, ranking, co my tu mamy? Coś się zmieniło? No, jak woda, ale koleś w ogóle jaki jest, zobaczcie jakie prowadzenie ma koleś, nie, ja pierdzielę, my rank, no ja niestety tutaj 1410, trochę słabo, nie powiem, no ale dobra, mniejsza z tym, kochani, lecimy kampania, czyścimy kolejnego flura, mam nadzieję, że się uda. Ja troszeczkę pograłem jak poza odcineczkiem, bo chciałem tutaj kilka rzeczy ogarnąć, wrzucić troszeczkę na wyższy poziom, no i udało mi się wrzucić, okej, tutaj widzę jeszcze, była ukryta rzecz jedna, okej, mamy dalsze przejście, spoko. Pamiętajcie, aby zawsze, ale to zawsze, słuchajcie, czyścić najpierw to, co macie do wyczyszczenia. Czyli najprawdopodobniej, słuchajcie, są to zawsze te, które was po prostu nie kosztują staminy, tak? Te najsłabsze, o te, no jak one się, klocki, słuchajcie, z piasku, czy co to jest, dirt, nie wiem. Tak czy inaczej, bijcie to oczywiście na początku. O kurde. Dobra. Disarm 10 times. Hop, 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 hop. O, i mamy kolejnego przeciwnika, spoko, już odkrytego. No pamiętajcie, że im po prostu więcej odkryjecie sobie, tym po prostu większe szanse macie na zrobienie większej ilości rzeczy, wbicie większego levela. I ja już tutaj widzę na przykład tego Giant Spidera z mojej prawej strony na dole, dobra. Zaraz go ogarniemy. No dobra. To tak, ja oczywiście zaczynam od Giant Spidera, ponieważ słuchajcie, ja go niedługo będę mógł już wrzucić na poziom wyżej po prostu. Dlatego, no hej, dlaczego by go nie bić? Zbiję chyba jeszcze dwa i już będę miał na wyższym poziomie, dlatego no... A nie, ostatnio chyba zbiłem to, wiecie? Tak teraz rozkminiam. A ten ślimaczek jest dobry, bo on powoduje, że przeciwnik dużo rzadziej atakuje w ogóle. No i git, wygraliśmy. No dobrze, loading, ładuje nam się tutaj, hop, pyc. No i mamy, o nie, dostaliśmy nawet go, niestety. W ogóle muszę zobaczyć, od czego to zależy, czy dostajemy daną kartę, czy też nie. O, zobaczcie, tutaj już kopiemy coś lepszego, tutaj nam się pojawia już coś lepszego. O, kurde. No dobra, spróbujmy go zacukać, tego kumpla naszego. Ile on miał ataku? 94. Ej, to nie za ciekawie. Dobra, potiony leczą generalnie tylko mnie, więc no tutaj super jakieś przewagi nam nie dają. Dobra, i wygrana. Nice. Dobrze. W ogóle ja mam tego gluta, akurat tego, na poziomie trzecim już. Dlatego dobrze, że on mi się tutaj trafia.
zaraz będzie na poziomie czwartym. Elegancja, słuchajcie, tylko musimy jeszcze jednego takiego znaleźć. Dobra. O, gemy, super, przydadzą się na pewno. Tutaj troszeczkę expa jeszcze mi siadło. Spoczko. Dobra, pyc, pyc, pyc. Atakujemy wszystko. Hop, hop, hop. W ogóle jestem na 15 floorze, to nie jest jeszcze aż tak źle. Nie ma tragedii. O, te są, słuchajcie, lepsze już. Dobra, 50. Use two potions. Dobrze, dostałem za to troszeczkę expa. W ogóle mam nadzieję, że mi siądzie level zaraz. To przy okazji mi się po prostu poregeneruje wszystko. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy na pewno Giant Spiderusa, ale może pokonajmy jeszcze tego, zanim co. Może to nie będzie, tych speli tutaj nie będę używał teraz, w tym przypadku. No bo przeciwnik jest dość słaby, dlatego wywalone na razie. No ale dość szybko atakuje, zobaczcie, no bardzo szybko mu tutaj zjeżdża, jakby nie. Dobra. Okej, ładujmy się, ładujemy się, ładujemy, super. I pyc, na drugi poziom. Okej. No, ale to mi dużo nie daje, prócz oczywiście expa. Exp jest potrzebny, mega. Dobra, 51. Czy ja za Giants, czy Giants, a nie, Giant Spidera już zbiłem. Kurde, szkoda. Szkoda, nie powiem. Okej, tutaj coś mam. O kurcze, ty no, nie powiem. Czy jeszcze coś tutaj będzie? Chyba już nic, kochani, chyba już nic. Dobra, lecimy dalej. Trudno, straciliśmy troszeczkę surowców, ale nie mam za dużo staminy, muszę ją oszczędzać. Niestety, więc no nie mogę za bardzo szaleć. Okej, dobra, widzę tutaj pyc. Troszeczkę expa nam siadło. Pyc, 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 pyc. Dobra, odsłaniamy. Muszę wbić 13 poziom dzisiaj, po prostu chcę to zrobić. O, jest podka na stamkę. I kolejna podka na stamkę, no to zarąbiliście. O, jakby teraz nam siadł na kolejny level, to by było naprawdę super, nie? To by było super, nie powiem. No dobra, no to sprawdźmy to, mordeczki. Może się uda. No myślę, że on nas tutaj raczej nie zabije. No dawaj, 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 dawaj. Będziemy cię levelować, jak wygramy z tobą, mordeczko. Pyc. Dobra, rozwalimy go na chillku. No i uwaga, chwila, chwila prawdy. Patrzcie. 3, 2, 1 i... siadł na czwarty, słuchajcie. No, ładnie, ładnie. Słuchajcie, kozacko w ogóle, że mamy tego... pierwszy mój ziomeczek na czwartym poziomie. Teraz spróbuję znaleźć może jakiegoś... Dobra, tutaj jest wyjście. To wyjście mi na razie nie będzie jakoś super... potrzebne i nie będę go używał. Dobra, jest Giant Spider na górze. Uła. No, zobaczcie, że już troszeczkę hici, wiecie, ten mój ziomeczek. Troszeczkę już te hity są troszeczkę mocniejsze, nie? Nie, dobra, na razie tutaj raczej nic się nie powinno przydać, chociaż... no dobra. Zróbmy tak, chociaż on ma dużo ataku. O to się też troszeczkę boję, bo no ten atak tutaj... Nie, tego nie. O to trzeba użyć. Dobra, bijemy go z zatrucia przy okazji. No jednego mi ściosał, ale dobra. Dobra, wygraliśmy. To jest najważniejsze. Czy siądzie poziom teraz? Nie siadł poziomik. A jednak siadł! Słuchajcie, mamy to! Dobra, mamy kolejny poziom, słuchajcie, już 13, także jest elegancja. Dobra, kochani, słuchajcie, ja tutaj na chwilę przerywam materiał, wyczyszczę sobie tą kampanię, to znaczy ten oczywiście floor i lecę do gildii na expansion, czyli wyprawę oczywiście. Mordeczki, łapeczki w górę i widzimy się za chwilę. Okej, mordeczki, lecimy. Expansion level 2. Ej, dlaczego ja nie mogę tu wejść? Zaraz sprawdzimy. Byłem w ogóle jeszcze raz tysiąc przy okazji. No, no, no. Aha. Wiem, o co chodzi, mordeczki.
To jakby daje nam chyba codzienną dawkę tego. Albo za każdy przejście, za każde przejście coraz więcej księżyc. Dobra, aha, spoko. Myślałem, że to będzie coś w stylu, że słuchajcie, my coś przychodzimy, jakiś portalik, nie? Czy coś, to by było w ogóle super. No ale nic, no, trudno się mówi. Kochani, dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten... chociaż, wait, poczekajcie, wejdźmy jeszcze na chwilę do gildii. Czy ja tutaj przypadkiem nie mogę sobie dziabnąć portalku i sobie dziabnąć go... O tutaj? No właśnie, aha, dobra. Okej, spoko, już kumam, już ogarniam. Lecimy, wchodzimy, no i jazda. Dobra, pyc, na szybciulko. W ogóle tutaj macie jakby co? Waszą lokalizację obecną. Dobra, pyc. Najsure. O! A w ogóle tego, ja tego nie będę wykopywał, wiecie, chociaż jedno mogę wykopać. No i że tutaj coraz więcej, tamta expansion, to coraz więcej tutaj będziecie po prostu dostawać tych tych księżyców, no. Dobra, mamy zielonego bloba. To mocne jest w ogóle? Nie, no słabizna. Leszczunio, weź się, leszczunio. Dobra, dziabnijmy go. Hop. No ładnie schodzi mu HP, nie powiem, ładnie, bardzo ładnie generalnie. No nawet we mnie walnął. Kurde, kozak. Dobra. Hop, dojechane. No i nie wszedł na trzeci poziom. Ja pierdziele. W ogóle co to ma być? Już myślałem, że wejdzie na trzeci, słuchajcie, będzie tak, wiecie, fajnie, kozak, super, a tu nie. Dobra, tu znowu księżyc, tak, dobra. Pamiętajcie tylko, że jak wykopiecie wszystkie księżyce, to już jest koniec jakby, nie? Że zamyka wam się od razu portal i no... Będzie ciężko. Dobra, o, kolejnego mamy. Może teraz nam siądzie. Kurde, 1,9 HP. No dużo, nie powiem. Dobra. Walimy od razu go na pyreczkę. No bo kolega jest trochę zadziorny, nie powiem. No słuchajcie, żeby nie te skille, ja bym go chyba nie sklepał, powiem wam szczerze. Ładnie siekał, no ale teraz to musi, no. No i mamy go, słuchajcie, na kolejnym poziomie, elegancko. No i troszeczkę expo za niego siadło, znaczy trochę dużo nawet w sumie. O, jest kolejny księżyc. Tylko teraz jak ja go wykopię, no czy tutaj będzie od razu koniec? Czy nie wiem, czy może jeszcze trzeba wszystkie potwory wybić, bo w sumie tego poprzednim razem nie sprawdzałem. A może by się przydało to sprawdzić. Dobra, wjedziemy gdzieś tam w głąb. Okej, jesteśmy tutaj. Dobrze. No tutaj raczej już nic nie będzie ciekawego. No jednak, mamy tego gluta jeszcze raz. A to, o tak. Tak, słuchajcie, mamy. Gluty są teraz najlepsze u mnie. Dlatego warto robić ten guild portal. O kurde, już dwie są. A ja nie mam żadnych speli. No ale i tak chyba dojedziemy, co? Ta, dojedziemy. Francja. W ogóle jak tego gluta wrzuciłem na poziom wyżej, to już, no, ten atak jest w ogóle mocniejszy i tak dalej, także spoko. Dobra, pyc, udało się. Dostaniemy, musimy dostać, tak. Co prawda jednego, a mieliśmy szansę na dwa. No, ale trudno. Dobra, tu jest kolejny księżyc, tam jest jeszcze księżyc, więc ja spokojnie mogę go wykopać, bo tamtego jeszcze nie wykopałem. Dobra, co my tu mamy? Okej. Dobra, jest skrzyneczka. Okej, disarm free traps. Spoko, questik wykonany. Czy achievement? Nie wiem. Dobra, przejdźmy sobie na tą stronę tutaj i wykopmy to. Dobra. Okej, czyli jeszcze pewnie albo gdzieś jest jakiś potworek.
Albo jeszcze księżyce do wykopania. W ogóle przecież tam pisało ile za ile księżycy powinno być, także no nie zwróciłem uwagi. Kurde, moja wina. No nic. Trzeba go teraz troszeczkę poszukać. Dobra, jest kolejny księżyc. Okej. Diamenty biorę, one są dobre. Podejrzewam oczywiście. Dobra, mogę robić tak, ja już będę wiedział, czy to jest księżyc, czy nie. Dobra, tam nie ma. Okej, staminkę musimy troszeczkę ostrożnie z tą stamineczką. Żeby nam się za szybko tutaj nie skończyła. Czyli gdzieś tu pewnie jest księżyc, tak mi się zdaje. A może nie ma? Czyli tutaj, tak? O, dobra, bo tu jeszcze mamy w ogóle te piaskowe. Okej, tam nie ma na pewno. Szukamy go, szukamy go, szukamy go, szukamy go. Gdzieś tutaj będzie. Na stówkę. Okej, mamy kolejnego ziomsa. A patrzcie, nie ma. O lol. No dobra, troszeczkę jestem zdziwiony. No ale spróbujmy go zaatakować w takim razie. Dobra, myślę, że spokojnie tutaj damy mu radę bez żadnego, wiecie, większego wysiłku. No i git. W ogóle dostaję cały czas ten... O, no i ja teraz dostałem. Okej. Dobra, i hop. I czy nam siądzie kolejny ten? Tak, siadł, spoko. Prawie w ogóle zrobiłem go na kolejny poziom. No dobra, gdzie to może być, kochani? Gdzie to może być? Jeszcze może być tu, nie może być. Tu może być. O Jezu, tu jeszcze kolejny ten i widzę już księżyc. Dobra, mamy to. Pyc. Oczywiście, complete. Czyli wystarczy, a szkoda, bo nie wiem, czy jakiś tam potworek był w ogóle jeszcze, nie wiem. No nic, kochani, mamy to. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Zostawcie łapeczki w górę, komentarz dla statystyki. Przypominam, że link do aplikacji znajdziecie w opisie. Zapraszam na kolejny materiał. Siemanko!